Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w ostatnim odcinku Zagrajmy w Lara Croft Tomb Raider Legend. Moi drodzy, witam się z wami w menu głównym, ponieważ zdecydowałam, że pokażę wam ostatni etap już bez mojego komentarza. Nagrałam go poza odcinkiem, bo ta walka z bossem dosyć sporo czasu mi zajęła. Sam w sobie etap, gdybym próbowała go teraz powtarzać, to zajął mi godzinę 17. Nie chcecie wiedzieć naprawdę, ile było prób, bo po prostu to były próby prowadzone przez 3 dni, po tak średnio właśnie po pół godziny około. Dzisiaj już się udało i wyszło to, więc będę chciała wam to pokazać w takiej wersji skróconej. No tutaj jednak mimo wszystko dużo stanowią cutscenki i walka z bossem trwa około jakieś tam 5 minut. Jest to walka naprawdę na totalnym skupieniu, więc myślę, że też paru osobom może się to przydać, jeżeli ktoś z was będzie chciał sobie zagrać. Będzie to swoisty taki, można powiedzieć, poradnik, bo właśnie starałam się skupić i naprawdę nawet praktycznie, no dobra, nie powiem, że praktycznie, ale przez pierwsze dwa etapy walki udało mi się praktycznie to zrobić bez jakichś tam uzyskanych obrażeń. I myślę, że dalej też by się udało, tylko już wiecie, im dalej w las, tym z jednej strony większe skupienie, a z drugiej strony mniejsze, bo rodzi się już powoli taka frustracja. Moi drodzy, ja wam bardzo chciałam podziękować za śledzenie serii, ponieważ zauważyłam, że naprawdę bardzo dobrze się przyjęła i cieszy mnie to bardzo. Nie myślałam, że tak fajnie się przyjmie, szczególnie, że to miała być typowa odskocznia. Sami pewnie zauważyliście, że jednak tutaj Gothic króluje na kanale, ale myślę, że te Tomb Raidery też teraz pomału zaczną królować. Mam w planach teraz rozpocząć Tomb Raider Anniversary. Zobaczymy, jak nam pójdzie z tą częścią. Mam nadzieję, że uda mi się ją skończyć, chociaż na bank dostanę nerwicy na niektórych etapach i może być tak, jak w przypadku tutaj Tomb Raidera Legendy, że odcinki nie będą pojawiały się tak jak zawsze, bo jeżeli ktoś ogląda mnie dłuższy czas albo śledzi opisy filmów, to wiecie sami, że ja mam swój harmonogram i raczej staram się go trzymać, ale no cóż, próbowałam dla was nagrać i właśnie element z posiadłości Croftów. Tam udało mi się znaleźć część skarbów, nie wszystkie, więc no nie będę wam pokazywać części, więc uznałam, że olejemy sobie w ogóle tą sprawę. Zajmiemy się typowo fabułą. No i tutaj właśnie znowu na przeszkodzie stanęła mi ta walka z bossem. No, 3 dni podejść to jest naprawdę dużo. Wczoraj to już po prostu cała rozdygotana poszłam spać, taka wkurzona byłam. Dzisiaj już większe skupienie. Dobrze, moi drodzy, nie przedłużam. Za chwilę zobaczycie zakończenie tej historii, które potrwa około 10 minut łącznie. Troszeczkę cutscenek, trochę walki. Mam nadzieję, że wam się to przyda. Ja wam już bardzo dziękuję za dzisiaj. Jeżeli wam się odcinek podobał, zachęcam was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Słyszymy się już w kolejnym odcinku, prawdopodobnie jutro, o standardowej porze i będzie to odcinek z Tomb Raider Anniversary. Trzymajcie się i cześć! I'm gonna need a clear head for this, lads. No distractions, please. Good luck. Anyone between me and that stone dies. Stop. I don't want anything bad to happen, but it will if you come any closer. Kill her. Take her out!
I'm sorry, Amanda. Truly. What are you doing? Stay away from there! It's what I came for. You don't need that. We can both do this. It only works once, and I'm going to be the one. Thank you.
What about my daughter? Don't touch the sword! She meant no harm. Take out the sword! What? No! Mother! Mother, listen to me! It'll explode unless you pull out the sword! Oh, God! To go where you could have gone. Make sense right this second, or I swear I'll execute you where you stand. I told you to pull out the sword. I told you. Where is my mother? Avalon! It's not a myth. Don't you get it? You'll never understand. I'm wasting my breath. From this moment, your every breath is a gift from me. Lara? For years, my father believed Mother was alive. It was what kept him going. I pitied him for thinking that way. Alistair, go to the British Museum immediately. Ring me when you get there. Dress in layers. You'll be there a while. Right. I'm off. Zip, call Professor Eddington at the Cavendish Laboratory. Arrange a meeting. Will do. What should I tell him? Tell him my father was right about everything. And there may still be time to do something about it.